Przestworza to dla mnie coś zupełnie nieskończonego, co nie ma końca. Nie wiemy, co tak naprawdę tam się mieści w tych przestworzach. To wszyscy mówią przestworza, że wszystkim się to kojarzy, powiedzmy, nie wiem, z podróżą samolotem na przykład. Ale przestworza w zasadzie mają taki wymiar dużo większy, ponieważ to moim zdaniem nie tylko jest coś, co widzimy, ale przestworza na przykład mogą być równie dobrze w naszej wyobraźni. Przestworzami na przykład jest przyszłość, której nie znamy, czyli po prostu nieskończoność.